Sylwester w TVN doczekał się pierwszych podsumowań. Okazuje się, że stacja kolejny raz popełniła ogromny błąd, a już dziś przyjdzie jej się mierzyć z jego skutkami i wielkim rozczarowaniem. Sylwester TVN każdego roku konkuruje z telewizją TVP o rekordy oglądalności. Z roku na roku stacje telewizyjne robią wszystko, co w ich mocy, by ich zabawa sylwestrowa przyciągnęła jeszcze większą publiczność, zapraszają więc gwiazdy z polskiej sceny muzycznej, ale także i zagranicznej. Niestety, wraz z Nowym Rokiem już pojawiły się pierwsze dane dotyczące tego, kto we wczorajszą noc bawił się najlepiej i, przede wszystkim, gdzie się bawił. Czy był to Polsat, a może TVP? Propozycja sylwestrowa od TVP i Polsatu. Sylwester przed telewizorem w Polsce zazwyczaj ogranicza się do trzech największych stacji, wśród nich niezmiennie jest to TVP i Polsat. TVP jak co roku postawiło na gwiazdy związane ze stacją. Na Sylwestrze w Zakopanem mieliśmy więc Zenka Martyniuka, który tak jak w zeszłym roku okazał się gwiazdą wieczoru. Na fali miłości do muzyki disco polo pojawiło się także Boys, Weekend i Beautiful. Widać, że stacja TVP postawiła przede wszystkim na najprostszą muzykę, która do tańca porwie każdego. Natomiast stacja TVN wybrała zupełnie inny zestaw gwiazd. Na Sylwestrze w Warszawie, organizowanym przez nie było ani jednego przedstawiciela gatunku muzycznego tak chętnie wybieranego przez TVP. Sylwester TVN bez gwiazd disco polo. W tym roku stacja, która bawiła się pod hasłem Warszawa bawi się z klasą, nie zaprosiła na imprezę żadnej gwiazdy disco polo. TVN postawiło na piosenkarzy i zespoły polskie, m.in. Baj, Grzegorza Chyrzego, Perfect czy Edytę Górniak. Dzisiaj grzeje, 1. Uwielbiany polski aktor wziął ślub w Sylwestra. Ale to nie wszystko, świętuje siódmy rok trzeźwości 2. Widzom Sylwestra z Polsatem nagle odebrało mowę. Podczas hitu Mama ostrzegała dostrzegli dziwny szczegół i już dziś można się dowiedzieć, że w porównaniu z TVP, które pokazało swoim widzom przedstawicieli disco polo, TVN ze swoją zabawą pozostaje daleko w tyle. Widzowie zdecydowanie chętnie bawili się przed disco polo. Również więcej osób ściągnęła noworoczna impreza Polsatu, na której widzowie mogli usłyszeć Sławomira, zespół MIG, Captain Jack i Labo Uche. Najlepsze newsy dnia, źródło, WP. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.